Niemcy i Austria, ta sama nota, ale my liczymy, że za moment na pierwsze miejsce wskoczą Polacy, bo to Kamil Stoch. Kamil Stoch, który tu wygrywał trzykrotnie, który wygrał dwa lata temu, a trzy lata temu z największą przewagą, zaraz o tym. Tak jest, dobrze, tak jest. Obejmujemy prowadzenie, to pewne. Kamil skacze ponad 120 metrów, sporo, to też jest pewne, a ja chciałem wspomnieć o tej przewadze z 2018 roku, ona wyniosła 28,2 punktu, 120, w tej chwili 6,5 metra Kamila Stocha. Wracam do tej przewagi, to jest największa przewaga nad drugim zawodnikiem zwycięzcy od czasu wprowadzenia przeliczników. Tak, no to tylko potwierdza, że Kamil bardzo lubi skakać w lachti, przynajmniej na tym dużym obiekcie. I widzimy, Dawid Kubacki zadowolony. Stoch też, choć chyba jakiś drobny niedosyt jeszcze, ale widzimy wysokie noty, 2,19, 1,19,5 i łączna nota Polaków pozwala...